Cześć, witajcie, z tej strony Julek, witam w kolejnym odcinku na kanale i dzisiaj same quizy. No i co? No, będę głównie co wolisz. Jeszcze przepraszam, że wczoraj nie było filmu, ale skończyły mi się te, co miałem na zapas i nie miałem kiedy nagrać. Ale dobra, już bez żadnego przedłużania zaczynamy. Zaczynamy od trudnych wyborów, piłka nożna. Co byś wolał? Nigdy nie grać w piłkę nożną, czy nigdy nie oglądać meczów? Nie oglądać meczów. O, w ogóle zmienili chyba grafikę pokazywania procentów. Oglądać tylko mecze reprezentacji Polski czy ulubionej drużyny? W sumie to chyba bym wolał Barcelony, bo Polska gra taki syf, że... Nigdy nie mieć do piłki, do gry w piłkę nożną, czy nigdy nie mieć gry FIFA? Nigdy nie mieć gry FIFA. Co byś wolał? Grać w piłkę, ale nigdy nie zrobić indywidualnego trofea, grać, ale nigdy nie zrobić drużynowego. No nie zdobyć indywidualnego, no bo to jednak... Drużynowe to jednak... No. A z drugiej strony, no nie wiem, ale drużyna jest ważniejsza w sumie. Co byś wolał? Grać w... No, oczywiście, to jest oczywiste, miały być trudne wybory. Piłka nożna to sport dla mężczyzn, jak i kobiet. Czy zgadzasz się z tym? Tak, bo każdy może grać w to, co chce. Piłka nożna to najpiękniejszy sport. Czy zgadzasz się z tym? Piłka nożna nie tylko uczy, ale także kształci. No nie powiedziałbym szczerze. Jednak te wszystkie jak zachowania takie no niemiłe, no to tak... No nie wiem, no to z sędzią tylko ciągle dyskutują, no to jest, nie wiem, czy to tak. Dobra, lecimy dalej. Kolejny quiz, który mam nadzieję, że mi się odpali. Dobra. Co wolisz? Rozgrywki klubowe czy reprezentacyjne? Reprezentacyjne jakoś tak. Lubię oglądać. Co wolisz? La Liga czy Premier League? No oczywiście Premier. Jak, nie wiem. Premier League jest w sumie bardziej wyrównany, więcej dobrych klubów takich jest. Co wolisz? No to jest Borussia, seria 82. Aby twoja ulubiona drużyna wygrała po dogrywce, czy wygrała po rzutach karnych? Po dogrywce, bo... Bo po rzutach karnych to mówię, że party. Kogo wolisz? The Hedge or Black Eye? To jest w sumie ciężki wybór. Ale chyba jednak dychę. Stać na bramce, grać w polu, no to raczej. Euro czy Mistrzostwa Świata? Mistrzostwa Świata. No co nie, Manchester City. Tutaj. Lukaku. Znaczy to jest oczywiste. Co wolisz? Domowy? Nie wiem, w większości domowe są na moje lepsze. Gdy kapitanem jest bramkarz czy zawodnik z pola? W sumie to obojętnie, kto jest kapitanem. Powiedzmy, że... Nie wiem, wszystko jedno. Kogo wolisz? No tutaj... Ramosa to ja nie trawię. Co wolisz? Odpaść w finale Ligi Mistrzów? No zawsze wygrano, nie wiem. Marcelo czy Dani Alves? Dani Alves w Barcelonie grał długo, więc... Tutaj oczywiście, że Guardiola. Tutaj oczywiście, że Bundesliga, Ekstraklasa, żeby wolał to. Musi być naprawdę. Kogo wolisz? No to ja oczywiście wolę Coutinho. O, odnośnie Coutinho i Neymara, no to Coutinho może przejść do PSG, a Neymar do Barcelony. Co wolisz? Jakoś to nowe logo Juventusu mi się bardziej w sumie, nie wiem, podoba mi się ono. Co wolisz? Reprezentacja Włoch czy Hiszpanii? Hiszpanii chyba jednak. Okej, okay, to wszystko. I zróbmy jeszcze, która reprezentacja
Nie, raczej wiadomo. Ukraina czy Rosja? Wiadomo, Ukraina. Anglia, Hiszpania, to tu Hiszpania. Włochy, Portugalia, Włochy. Niemcy, Rosja, Niemcy. Turcja, Francja, to Francja. Szwecja, czy Szwajcaria? Szwajcaria. Rumunia, czy Albania? Albania. Słowacja, Walia. Chyba jednak Słowacja. Ja wiem, chyba ci mówię, że się woli Walię, bo Belgię oczywiście. Chciałbym reprezentować, wolisz tutaj Belgię, no. Tutaj Chorwacja, niż Czechy. Irlandia, Austria. Irlandia. Węgry, Islandia. Islandia. Okej, okay, wszystko. Co się zastanęło? Co ja odnowiłem? Dobra, poszukajmy czegoś jeszcze. O, czy jest ci smutno w tej sytuacji? Gdy piłkarz tego nie lubi, płaci po przegranym finale. Nie jest mi smutno. Czy jest ci smutno, gdy z klubu, któremu kibicujesz, odchodzi legenda? Znaczy, w sumie ja tak jeszcze za dużo nie miałem, no bo w końcu... Mam 13 lat, to wiecie. Czy jest ci smutno, gdy piłkarz, który przez lata grał w swoim ulubionym klubie, musi zakończyć karierę z powodu innego niż wiek? O, powiem tak, czy by mi było przykro? No ja nie wiem, zbytnio takich... Bo Kaczyński nie grał w moim ulubionym klubie. Ale w sumie to smutne trochę. Co mu się stało? Nawet więcej niż trochę. Czy jest ci przykro z tego powodu, że wyzywałeś pewnego piłkarza, gdy później oglądałeś mecz jego drużyny i zobaczył się gra? Płacisz żal tego, co zrobiłeś wcześniej? Nie. Bo co? O, właśnie te, odnośnie tego pana, to mówię samą prawdę. Czy piłkarz kończy karierę? Wiadomo, że będzie. No, mój ulubiony piłkarz to Messi, więc raczej jeszcze nie kończył kariery. Czy jest ci smutno, gdy piłkarz tego nie lubisz, musi opuścić boisko z powodu kontuzji? Nie jest mi smutno, ale kontuzji nikomu nie życzymy. Dobra. I to tyle. To jest, co wiesz, o nie, to jest, ja to kiedyś robiłem, to jest dla dziewczyn. Jeszcze jakieś, co wolisz? O, jaki piłkarz wolałbyś grać w piłkę? Jak wolałbyś driblować? Jak Neymar czy jak Ronaldo? Jak Neymar. Jak wolałbyś podawać? Jest. W sumie, że będę nie według ich umiejętności, tylko w sumie kogo wolę. Jak wolałbyś biegać? A ja wiem. Nie wiem. Ja się nie przyglądam dokładnie na meczu, jak kto z nich biega. Powiedzmy, że Bale, bo pojechał Bartry. Wtedy. Jak wolałbyś bronić? Jak Neuer. No Neuer jednak ma te swoje wyczynowe niektóre. Jak wolałbyś odbierać piłkę? To przecież nie bez... No nie wiem, to było. Kramus, no chyba ty. No tutaj mi przylasz i odcinek psuć. Nie, no to ci później. Jak wolałbyś strzelać? Oczywiście, że jak Messi. Jak wolałbyś wykonywać rzuty wolne? Nie widziałem wielu rzutów wolnych Pirlo, ale jednak słyszałem. Dobra. Ile odcinek trwa? 9 minut. To zrobimy ostatni quiz. Kurde. Tym każe, że... O, piłkarskie, co wolisz? Dobra. Kogo wolisz? Messi. O, ta piłka mi się podoba. Słyszę tutaj za rodzinę w tle, ale teraz góra serano i będę się ubierać i tak dalej, więc trzeba ogarnąć. Kogo wolisz? Jednak chyba Neymara. Pomimo wszystko. Co wolisz? Magisty?
kogo wolisz? No lewy, no wiadomo. Matko, jeszcze deszcz będzie. Kurde, wszystko przeciwko mnie tu, no. Oczywiście, że Barcelona. Kogo wolisz? Iniesta? Iniesta. Messi z jednego powodu, bo Messi. Dobra. I to by było na tyle. Piszcie w komentarzach, jakiej jeszcze kategorii byście chcieli. Czy kolejne z piłki nożnej? Czy może byście chcieli, nie wiem, z Bronsa, czym widziałem tylko dwa. Musiał... Nie wiem, bo Yoshi na przykład robił, co byś wolał z Brawl Stars i tam mu chyba mu widzowie przysyłali, więc bym musiał poszukać. No jeszcze może być Fortnite, no nie wiem. Piszcie propozycje, zostawcie jakieś, jeśli wam się spodobało i trzymajcie się. Cześć!